Dziś sprawdzimy słuchawki Tonsil R65BT, słuchawki z ANC, a z Wami dzisiaj Jadson i Doman. Cześć! Słuchawki przyjechały do nas w klasycznym pudełku, jeśli chodzi o Tonsila, takie szaro-czarne, z wizualizacją, najważniejsze informacje, specyfikacja, a w pudełku oczywiście znalazły się wcześniej wspomniane słuchawki R65BT, kabelek do ładowania USB typu C, kabelek jack-jack, taki już fajny, nie plączący się dokładnie, no i malutka instrukcja obsługi, tak więc jeśli chodzi o to, no to Tonsil faktycznie ogranicza tą ilość papieru. Zużywanego papieru. Zanim przejdziemy do wyglądu, powiedzmy parę słów o specyfikacji. Bluetooth 5.0, zasięg od 10 do 15 metrów, oczywiście w zależności co nam staje na drodze między telefonem a słuchawkami. Przetworniki 40 mm, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, bateria 650 mAh, co pozwoli nam na odtwarzanie muzyki w okolicach 30 godzin bez ANC i około 20 godzin, jeśli chodzi o ten tryb właśnie włączony. Czas ładowania to 2,5 godzinki, tak więc bym powiedział, że faktycznie jeśli chodzi o czas odtwarzania do czasu ładowania, to jest na dość dobrym poziomie. No i w zasadzie na tym kończy się nasza specyfikacja. Wszystko wiemy, to najważniejsze. Dokładnie tak. Specyfikacja za nami, tak więc przejdźmy do wyglądu naszych słuchawek. Słuchawki bardzo ładne, bardzo eleganckie, przynajmniej jeśli chodzi o moją indywidualną opinię. No tu jest wszystko dobrze spasowane. Miałem też okazję troszkę te słuchawki użytkować przed testem i powiem Ci, że to wszystko wydaje się takie solidne, takie, że nie uszkodzi się jakoś mega szybko. Nic się tak nie chybocze jakoś luźno, żeby miało się zaraz rozsypać. Też tak, ten pałąk jest odpowiednio sztywny. Na początku miałem wrażenie, że słuchawki są zbyt sztywne, ale jak się je zakłada na głowę, to faktycznie jednak zmieniłem zdanie, że te materiały dają radę. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że na pierwszy rzut oka słuchawki wydają się być sztywne, natomiast jest to, można powiedzieć, że również ich zaleta, bo jeśli chodzi o aktywności fizyczne, ja je bardzo często ze sobą brałem na treningi na siłownię i muszę przyznać, że niesamowicie dobrze mi się w nich ćwiczy. Czy jest to po prostu, są to jakieś aeroby, czy po prostu zwykły trening siłowy, nie zsuwają się z głowy, nie spadają, tak więc nasze uszy bardzo dobrze wpasowują się w te pady wykonane z ekoskóry. Oczywiście będzie to miało wpływ na to, że będą się troszeczkę bardziej nasze uszy pociły, będzie nam troszeczkę bardziej ciepło, aniżeli byśmy mieli welurowe. No ale wtedy te ANC byłoby w zasadzie niepotrzebne. Tak więc ja uważam, że można się przyzwyczaić do tych padów, ale osoby, które nie lubią za bardzo czuć takiego zabicia wokół ucha, mogą troszeczkę na to narzekać. W środku mięciutka gąbeczka. Jeśli zrzucimy okiem na pałąk, no to pałąk jest wykonany, jeśli chodzi o te zewnętrzne elementy, z tworzywa sztucznego i tej ekoskóry. Tu również mamy logo Tonsila. Dodatkowo pod spodem, jak rozsuniemy nasze słuchaweczki, to widzimy, że znalazło się tu również trochę metalu. Jeśli chodzi o regulację tego pałąka, same słuchawki wykonane są bardzo dobrze. Tu mamy metal również przy tych metalowych prowadnicach przy muszli. No jakie to sztywne. Ja myślałem, że to są kabelki na początku, ale faktycznie kabelek jest tylko tu, tak dokładnie. Tu również jest metal, tu jest odrobina tworzywa sztucznego. Tam gdzie przyciski, tak? Tu już mamy tam gdzie przyciski, dokładnie tak. Jeśli chodzi o to, no to wiadomo, troszeczkę się będzie palcowało, bo jest to taki metal polakierowany na troszeczkę połyskliwy, ale delikatnie możemy go nawet przetrzeć o bluzkę. No, nie porysuje się na pewno. I to wszystko znika. A propos rysowania, właśnie, dobrze, że mi przypomniałeś, bo już bałem się, że je porysuję przed testem. Niestety, jak je mam tak na szyi, jak gdzieś jadę, czy jadę właśnie rano na trening, dwa razy już przydzwoniłem rogiem od... Klamrą pasów? Nie, drzwiami. Drzwiami? Wiesz, bo tak stoję, zawsze blisko stoję, nie? A jak otwierasz drzwi? Tak. Okay. I dostały dwa razy z ranta drzwi i absolutnie nic się z nimi nie stało. Tak więc ogromny plusik za to. No to spoko. Logo Tonsil oczywiście tu się znalazło. No i na lewej muszli przyciski do zarządzania tymi słuchawkami. Mamy włącznik, mamy przyciski do przyciszenia, podgłaszania utworów, które posłużą nam również za przewijanie piosenek. No i chyba jeden z ważniejszych przycisków, mianowicie przycisk do włączenia trybu i wyłączenia trybu ANC. No tak, to wszystko jest fizyczne, nie ma, tak jak powiedziałeś, tutaj żadnej aplikacji, żeby można było sobie jakieś poziomy zmieniać czy zarządzać. Przyciski dobrze wyczuwalne pod palcami, one są chyba gumowe, nie? Gumowe, mają taki charakterystyczny skok, nie jest plastikowy, ale jest dość słyszalny. Na spodzie oczywiście lewej słuchawki dodatkowo mamy gniazdo do ładowania, gniazdo jack, no i mikrofon. Jeśli chodzi o mikrofon, też nie mogę na niego narzekać, bo absolutnie nie widziałem żadnych problemów, żeby dogadać się z osobą po drugiej stronie słuchawki. Teoretycznie delikatnie tylko oznaczone te słuchaweczki, która jest lewa, która jest prawa, ale dzięki temu, że jest to biały taki nadruk na tych czarnych słuchawkach, jest to od razu zauważalne, a ten druczek naprawdę jest minimalny. No, moim zdaniem wygląd zdecydowanie na plus. Tak jest. Tu jeszcze widzę, że też znalazły się no, takie jakby systemy mikrofonowe do ANC na górze słuchawek, tak, przy kabelkach. One będą odpowiadać za no, takie niwelowanie tych dźwięków z zewnątrz, żeby system ANC działał. Takie mam podejrzenie, bo tak zazwyczaj to jest w słuchawkach. No i też jednocześnie te wszelkie tutaj jakieś dziureczki, mikrofony będą odpowiadać za rozmowy, nie tylko za ten system ANC. Powiem Ci, że jeżeli jesteśmy przy wyglądzie, to muszę też powiedzieć, że dobrze ucho wpada w te słuchawki. Absolutnie całe wpada i dobrze się tam trzyma. Jesteśmy już po wyglądzie, powiedzmy parę słów o tym, jak się użytkuje te słuchawki. Tak jak wspominałem wcześniej, dla niektórych osób mogą być troszeczkę za sztywne. Ja uważam, że jest ich to duża zaleta, jeśli będziemy wykorzystywać te słuchawki do ćwiczeń, przede wszystkim do jakiejś aktywności fizycznej, czy będzie to aktywność fizyczna związana z treningiem siłowym, czy bardziej z jakimiś aerobami. Uważam, że nadają się do tego świetnie, bowiem z głowy nie spadają. Jeśli zaś chodzi o tryby ANC, moim zdaniem w słuchawkach za tą cenę są to chyba jedne z lepszych słuchawek. A ile kosztują? Kosztują 379 zł w chwili obecnej. No, to powiem Ci, że za 370 zł, co prawda mamy tutaj jednopoziomowe ANC, ale naprawdę jestem mega zaskoczony na plus, jak wygłuszają. Wiadomo, że jak będą same po prostu na naszej głowie i nie będzie żadna muzyka odtwarzana, no to wtedy dochodzą do nas dźwięki z zewnątrz, ale wtrącę się teraz z tym ANC, bo miałem okazję sporo naprawdę już w swoim życiu słuchawek z ANC przerobić. Jeżeli tu jest taka cena, no to w tej kategorii ANC, no to naprawdę powiem Wam, że śmiało można się nimi zainteresować, bo wygłuszają bardzo dobrze. Jak nawet słuchamy na, nie wiem, 30% głośności, to już praktycznie nie słyszymy tego, co się dzieje wokół nas. No ale nie mamy też ambientów żadnych jednocześnie, nie? Żeby sobie, nie wiem, dokładnie przełączyć na jakiś tryb, żeby można, tak, albo może być włączona, albo wyłączona ANC. Nawet jak jest wyłączona ANC, to i tak już te słuchawki dobrze wygłuszają. No tak, to jest charakterystyka skórzanych nauszników też, nie? No nie ma najmniejszych, i tyle ode mnie. Nie ma najmniejszych wątpliwości. Konrad bardzo rozwinął temat, jeśli chodzi o ANC. Faktycznie mieliśmy do czynienia ze słuchawkami nausznymi, ale z reguły ta cena tych słuchawek była dwukrotnie wyższa, jeśli chodzi o słuchawki nauszne za ANC. Troszeczkę bardziej można poniwelować, jeśli chodzi o te pchałki, bo już nawet za 150 zł jesteśmy kupić jakieś słuchawki za ANC. Wtedy to wiesz, ta ANC jest takie, że jest. Tak, nie? A tu faktycznie ono działa. Słuchawki same w sobie nie są głośne, bo Konrad nawet jak nie lubi słuchać na 90% miałem głośności mniej więcej. Na maksymalnej głośności tak odsłuch robił tu na 90%. Faktycznie osoba, która siedzi z boku, jest cicho w pokoju, będzie słyszała to, co leci w słuchawkach. Jeśli zaś będziemy podróżować komunikacją publiczną, czy będziemy poruszać się po mieście, czy nawet na siłowni, nikt nie usłyszy tego, co dobiega z naszych słuchawek, bo faktycznie nie są jakoś wygórowanie głośne. No też będą zawiedzione osoby takie, które będą liczyły, że jest to tonsil, tak więc ten dźwięk będzie taki zrównoważony, taki analityczny, że będzie słychać wszystkie instrumenty. No niestety będę musiał Was zawieść, bo jest to barwa ciepła charakterystyka taka, dźwięku jest dość ciepła, dość taka bardziej basowa. Ja lubię taką charakterystykę. Nie jest też jakoś niesamowicie basowa, że faktycznie nie będziemy słyszeć wszystkiego oprócz basu, ale no bardziej nadają się do utworów takich bardziej klubowych, aniżeli takich utworów analitycznych, gdzie jest tych instrumentów dużo. Chociaż ja muszę przyznać, że również podoba mi się słuchanie muzyki w roku na tych słuchawkach. Kosztem oczywiście tych cichszych instrumentów, ale wtedy gitarka basowa robi robotę. Nie no, powiem Ci, że przyjemnie się słucha, z racji, że jest ta ciepła barwa, no to nie będą nas jakoś męczyć zanadto, aczkolwiek tak jak wspomniałeś, ja się pod tym podpisuję, że no może tony się nie zlewają, no bo da się wyróżnić średnie, niskie, wysokie, ale jednak tutaj bas wychodzi naprzód niezależnie od gatunku, czy to będzie rock, czy to będzie klub, czy hip-hop, zawsze te niskie tony gdzieś będą na przodzie kosztem średnich, które są najmniej słyszalne, no bo wysokie gdzieś tam są, zwłaszcza jakiś wysoki wokal gdzieś będziemy chcieli usłyszeć. No nie są to słuchawki dla każdego na pewno. I powiem Ci też, że wspomniałeś o tym, że faktycznie długo można w nich pracować, nawet ćwiczyć i nie męczy się ucho. No ja po nie jakimś mega długim na przykład użytkowaniu już odczułem trochę, że mi się to ucho zaczęło, czy głowa zaczęła podgrzewać, aczkolwiek no nie miałem też okazji w takich warunkach jak Ty testować. Więc. Jeszcze jedna ważna sprawa, o której nie wspomniałem wcześniej. Nie dokuczają okularnikom, tak więc śmiało możemy nosić okulary i założyć te mięciutkie są te gąbeczki, one się dobrze profilują pod konstrukcję. Nie będą nam oprawek wpijały w głowę, tak więc ja uważam to też za plus. Niezła cena, niezłe słuchawki, muszę przyznać. Daj, ustawię je ładnie. Niezła cena, niezłe słuchawki, jeśli chodzi o Tonsila. Proszę nie używaj w mojej asyście słów niezła cena, niezłe słuchawki, bo zaraz się skończy to awanturą. Dobrze, tak więc poczekaj, daj mi chwilkę. Tytułu takiego nie robię. Tytułu takiego nie zrobię. Bardzo fajne słuchawki, w dobrej cenie, z dodatkowo ANC. Nie będą męczyć na maksymalnej głośności, ani nawet przy dłuższych posiedzeniach. No nie, w tej cenie można śmiało się nimi zainteresować, jeżeli szukacie słuchawek, które mają Was odciąć od otoczenia. Te Tonsilki jest okej. Okejka. A z Wami dzisiaj Jacom i Doman i Tonsil R65BT. Cześć.